Jest piękny wrześniowy poranek. Rok 1827. 19 września. Chuligani Wellsa i ultrasi Maddoxa przygotowują się do jednej z najznamienitszych w historii bójek lub pojedynków, nazwanych później na cześć miejsca, w którym się odbywały, Sandbar Fight albo Sandbar Duel. Sandbar, czyli łacha albo ławica piasku Louisiana. W dole snuje się leniwie rzeka Mississippi. I w tych pięknych okolicznościach przyrody rozpoczyna się historia jednego z najbardziej kultowych, jednego z najbardziej znanych w popkulturze do dziś noży, czyli noża Bowie lub Bowie, zależy kto czyta. Zapraszam na film. Jim Bowie, Jim Bowie. Dandy, all right? That's a knife. Pogadamy sobie o historii jednego z najbardziej znanych, sławnych czy niesławnych narzędzi w historii nożownictwa, która zaczęła się może nieszczególnie spektakularnie, ale nabrała kolorytu przez lata, jak to wiele historii. Później sobie pogadamy konkretnie o tym bowiku, o tym egzemplarzu, czyli od bowiku od Stevie'ego, którego możecie nie znać, bo on się generalnie niespecjalnie udziela w social mediach, natomiast jest aktywny na Instagramie, no i jest stałym i starym użytkownikiem forum knives.pl i specjalizuje się w nożach typu Bowie. Pogadajmy o historii, o buntownikach, o dzikim zachodzie. Pogadajmy o przemytniku, który został pułkownikiem, bohaterem, który zginął pod Alamo, i pogadajmy o tym, jak ewoluowało to narzędzie. Chociaż nóż, który uczestniczył w Sandbar Fight, nie wyglądał jak ten nóż. Ale mam nóż, który prawdopodobnie wygląda bardzo podobnie do tego, jaki oryginalnie był użyty w Sandbar Fight przez Jamesa Jima Bowiego. Muszę wstać, bo mam mokrą dupę, bo nie wziąłem poddupnika. I tak naprawdę nie jest wrześniowy poranek. Jest południe, lutowe i jest mi zimno w tyłek, który jest mokry. Wyciągnę sobie krzesełko. A co? W najlepszym miejscu usiadłem, ale kadr dobry. Będziemy rozmawiać o tym. Kiedyś nagrałem shorta, jak mi go Stevie wysłał do pomacania, bo go dostałem. Brudny był używany, ale nam dał tyle fanu. Z Bondem zrobiliśmy sobie dwa takie weekendy, gdzie żeśmy go tyrali na potęgę. Ale zanim pogadamy o tym konkretnym egzemplarzu, który jest drogim nożem, jest kolekcjonerski, chociaż nie traci przez to swoich walorów użytkowych. Ale no, to nie jest nóż dla każdego. Raczej chciałem wam opowiedzieć historię, raczej chciałem wam pokazać, bo po pierwsze Stevie jest magikiem, jeżeli chodzi o bowiki, ale jest mało chyba znany w środowisku przez to, że właśnie chyba no teraz wiadomo, nie? Social media. Ale zanim, to pogadajmy sobie o protoplastusiu tego noża Bowie. Faktycznie w 1827 roku, 19 września, odbyła się walka. Bodajże 17 mężczyzn jest znanych z nazwiska, bo faktycznie pojedynek miał się odbyć między Wellsem i Maddoxem, bo się pokłócili. Wtedy pojedynki w Luizjanie były zakazane, dlatego skąd ten sandbar fight i skąd ta walka na łasze czy na ławicy, bo to, wiecie, na wysepce, nie na rzece. To tak naprawdę mało istotne. Natomiast istotne jest to, że przez to, że były nielegalne pojedynki, wymyślili sobie, że skoro to jest łacha na rzece, to jest terytorium nie należącym do Luizjany, więc jest jakby wyjęta z tego prawa o zakazie pojedynków. Naród buntowników, frontierów czy pograniczników, traperów itd., itd., czyli kombinatoryka stosowana. W każdym razie mam ze sobą, wziąłem z domu nóż, który 19 września towarzyszył Jimowi Bowie. Najprawdopodobniej wyglądał tak, miasteczko Natchez, jakby co. To jest nóż rzeźnicki.
25 cm ostrego, nie? To jest akurat z Gerpolu. Używam go do mięska, nie? W domu. No. Tak wyglądał. Nie miał gardy, która się kojarzy z nożem Bowie. Nie miał tego clip pointa lub trailing pointa, czyli tego takiego czubka, który powoduje, że można nim... Bo jest oczywiście specjalna sztuka walki nożem Bowie. To jest, wiecie, cała kultura noży Bowie, można powiedzieć. Ale pierwowzór, który uczestniczył w Sandbar Fight, najprawdopodobniej wyglądał jak ten nóż. Drewniana rękojeść prosta, prosty grzbiet. Czyli nóż rzeźnicki, nie? Po prostu. Zastanawiam się, co by było, gdyby teraz przyjeżdżał na przykład patrol. No jestem w lesie, nie? Ale są drogi, coś tam, czy patrol straży leśnej, czy policji. I by spotkał mnie z nożem rzeźnickim i z aparatem, nie? Ciekawe, czy najpierw by zapytali mnie o dowód osobisty, czy od razu pytaliby, gdzie zakopałem ofiarę. Pierwowzór. Rok 1827. Później, około, chyba w 1830 albo 1831, Jim Bowie, już po tym, jak stał się sławny, ponieważ stał się sławny głównie dlatego, że mimo, że nie był uczestnikiem jakby głównym Sandbar Fight, no była ustawka, słuchajcie, rozumiecie. Wells kontra Maddox zaczęli do siebie strzelać, oddali po dwa strzały. Jeden z nich był chyba pułkownikiem wojskowym. Oddali do siebie po dwa strzały w pojedynku, żaden nie trafił, więc podali sobie rękę i teoretycznie pojedynek powinien być uznany za nierozstrzygnięty. Nie ma kłótni, nie ma nic. I miało być bez sprzętu, ale Jim Bowie miał animozję do innego gościa, do chyba Cooney on się chyba nazywał. Wcześniej się pokłócili, bo tam były wybory szeryfa. Jeden pod drugim kopał dołki. No i tłum w tej pierwszej bójce, tłum powstrzymał Jima Bowiego, żeby go nie zatłukł na śmierć. No ale musiał być pamiętliwa bestia, bo wiedząc, że jego wcześniejszy oponent będzie na tym pojedynku, wziął ze sobą za pazuchę nóż rzeźnicki i postanowił sprawę załatwić. A Jim Bowie stał się sławny, bo dostał chyba kilka pchnięć, kilka postrzałów i mimo tego przeżył. Jak wcześniej wspomniałem, naród buntowników, łapserdaków i huncfotów, awanturników, to imponowało prawdopodobnie innym przedstawicielom tego gatunku. No i stał się, zaczęto o nim opowiadać. Bowie to, Bowie tamto. I między innymi tak powstała legenda, zaczęła powstawać legenda noża Bowie. A w 1830 albo 31 roku, nie pamiętam, ale to nie jest istotne, Jim Bowie udał się do innego Jima, Jamesa Blacka, płatnerza, knife makera, z modelem wystruganym z drewna i tak powstał Bowie No. 1. Arkansas jest historycznie mocno umocowane w branży nożowej. Oprócz noża Bowie, który się wywodzi właśnie z Arkansas, jest zresztą muzeum fajne, oglądałem jakiś filmik, jest na YouTubie, jak znajdę go, to wam go podlinkuję, petarda. Maniacy. I troszkę im zazdroszczę, bo Skandynawia ma te swoje wszystkie puk, kolełku. Stany Zjednoczone mają Bowie, zresztą American Bladesmith Society, jak byłem zresztą u trolla, to też gadaliśmy, oni mają bzika strasznego na punkcie noży Bowie. Japonia ma katany, tanto i tak dalej. A my to tak mamy, kurczę, nie mamy, nie? No jedyne, co to tak można poszukać, to faktycznie ten może nóż zbójnicki. Kurde, no tak... Pod tym względem ubolewam, ale za to możemy sobie tworzyć naszą historię nożową od podstaw. Jim Black, czyli płatnerz, zrobił dwie wersje, bo Bowie wystrugał sobie taki, jak chciał mieć, a Black zrobił mu taki, jak sobie zażyczył Bowie według tego drewnianego wzoru, plus zrobił drugą wersję, a druga wersja była właśnie zaostrzoną, tak jak mamy teraz fałszywki, to ta druga krawędź, zresztą o Bowie często się mówi, że to jest nóż, który tnie dwa razy, zrobił zaostrzoną drugą krawędź. Cały sztych z obu stron był zaostrzony. I oczywiście Bowiemu spodobała się bardziej ta wersja zrobiona przez płatnerza, ta zmodyfikowana. Bowie No. 1 był w rękach prywatnego kolekcjonera, gdzieś tam doczytałem, ale koniec końców trafił właśnie do muzeum w Arkansas, czy Arkansas, i robili badania nawet jakieś laboratoryjne i faktycznie wyszło na to, że to jest nóż wykonany przez Jima Blacka. Ciekawostką jest jeszcze to, że Black nie wypuścił żadnego noża, który robił na zamówienie ze swojej kuźni, dopóki przez godzinę każdy nóż przechodził test. Test polegał na tym, że brał hikorę, czyli orzesznika, taką jakąś lagę krawędziaka czy coś, i tłuk nią godzinę. Jak po godzinie ten nóż wciąż nie golił, to się nie nadawał do tego, żeby pójść do klienta. Kontrola jakości, rozumiecie. ISO 9001, normalnie. Jest cała taka linia Bowików, która się nazywa Coffin, bo one mają rękojeść robioną w kształcie trumienki. Są z fałszywką, są trailing pointy, są clip pointy, czyli z takim ściętym. Ten Stevie'ego jest bardziej właśnie taki clip point, on nie ma podwiniętego czubka. Oczywiście ma fałszywkę, ale o.
po tym jak się stał popularny i po tym jak się ten nóż stawał legendarny, powoli kultowy i tak dalej, inni ludzie, traperzy, właśnie awanturnicy, podróżnicy, pogranicznicy, ci wszyscy, wiecie, XIX wiek, Stany Zjednoczone, głębokie południe, zaczęli zamawiać u Jima Blacka pewnie też, ale pewnie to był ekskluzyw, u innych kowali. Koniec końców, jednym z największych takich segmentów, gdzie powstało bardzo dużo noży Bowie, zresztą chyba nawet nazywają się Sheffield Bowie, była Anglia. W Anglii był mocno rozwinięty przemysł nożowy i w Sheffield, zresztą Sheffield jest popularny do dzisiaj w niektórych tematach nożowych, tam powstawało bardzo dużo noży Bowie, czy typu Bowie, i jechało do Stanów właśnie na zamówienie, więc oni mieli bardzo duży przerób. Legendy są różne. Niektórzy mówią, że ten nóż, który uczestniczył, oryginał, ten rzeźnik, który uczestniczył w Sandbar Fight, był wykonany dla Jima Bowiego przez jego brata Rezina. Wiecie, wtedy nie było Facebooka, nie wiadomo, nie ma zdjęć, nikt nikogo nie pooznaczał. W ogóle to jest bardzo ciężkie do rozkminienia tak jednoznacznie. Fakt jest taki, że Bowie stało się nożem kultowym, jest nożem kultowym do dziś, chociaż tak naprawdę, może teraz ze względu na kolekcjonerów i zainteresowanie tą branżą, może przechodzi taki troszeczkę renesans, bo gdzieś tam w okolicach II wojny światowej chyba to trochę zastopowało. Zresztą Kabar USMC to jest chyba 14-17, tak? Czyli ten znany, popularny, najczęściej z rękojeścią ze skórzanych krążków. Zresztą muszę sobie taki, kurczę, gdzieś kupić, bo ja takiego nie mam, a to powinienem mieć też w kolekcji, cholera. USMC, czyli nóż bojowy, czy nóż osobisty Marinesów, ma gardę, ma ten kształt taki właśnie z tym clip pointem, czy trailing pointem na końcu. Nie oszukujmy się, jego głównym przeznaczeniem to jest fighter, to jest nóż do bujek, a dopiero później stał się nożem uniwersalnym. No bo był duży, był ciężki, można było nim rąbać, można było nim patroszyć zwierzynę, można było robić nim dużo rzeczy. Rozwiązywał nawet konflikty, nawet gdzieś czytałem, bo oczywiście powstają nawet książki o nożu Bowie. Zresztą jedną mam, mogę wam pokazać, bo sobie zamówiłem kiedyś z Amazona. Zobaczcie, Bowie Knife. To jest może mniej taka historyczna, ale są tutaj opowiastki właśnie, gdzie nóż Bowie grał główną rolę, albo przynajmniej znaczącą rolę. No to są na przykład historie, jak się ludzie pokłócili, jakiś ratusz, czyli jacyś burmistrz, ktoś tam. I tam się porządek też zaprowadzało przy pomocy noża Bowie. Jak było słabo niegrzecznie, to płaską stroną, a jak było mocno niegrzecznie, to tą z czubkiem. W sumie to ciekawe by było, jakby nasi politycy, nie? W ten sposób załatwiali też spory. Kto jest za tym, żeby politycy załatwiali spory na wiejskiej przy pomocy noży Bowie, ręka do góry? A może nie, lepiej. W popkulturze, obecny też do dzisiaj. No kto z nas nie zna krokodyla Dundee? That's a knife. Kto nie zna noży Rambo? We have here, huh? Why would you be carrying a knife like this? Hunting. Westerny. That knife fight you got in at that sandbar over in Natchez. I don't want to shoot with you, Harvey. Anything you say, Butch. Rules in a knife fight. Yip-hooey, battle for right with a powerful hand. His blade was tempered and so was he. Powstał serial o Jimie Bowiem, który był wtedy chyba właśnie takim traperem. Chodził w takiej, wiecie, katanie z frędzelkami, jak, nie wiem, Davy Crockett. Zresztą chyba się znali nawet. Polecam generalnie wam historię. Można sobie pokopać. Są materiały też na YouTubie, są książki, są artykuły. Jest bardzo fajna stronka właśnie chyba tego muzeum z Arkansas. Można zdobyć bardzo dużo fajnej wiedzy, takiej właśnie historyczno-kulturowej z tej branży. No fajne, nie? Fajne. Mi się podoba. Ja doceniam mega to, że w ogóle są takie ośrodki i są takie społeczności, które pielęgnują te historie wszystkie. To jest mega fajne i bardzo mi się to podoba. Można się interesować, o fajne, ostre, taka blacha, ale jak się człowiek zainteresuje też tą taką otoczką, to mi się wydaje, że tak uzupełnia jakby no nasze zainteresowanie i wam serdecznie polecam, bo jest to ciekawe. No to nie jest jak lekcja historii nudna dla niektórych, na przykład w podstawówce z okresu, który nie był interesujący dla kogoś. Jak ktoś się interesuje tą naszą branżą, to zawsze się zainteresuje tą taką historią, tym bardziej, że te opowiastki są ciekawe, no i są jeszcze takie, no też związane z naszą działalnością i zainteresowaniami, no bo właśnie
właśnie o traperzy, gdzieś tam historia pogranicze Stanów Zjednoczonych, czy właśnie północ, jak Leuku i Pukko. No, to się wpisuje mega w klimat, nie tylko właśnie historia i nóż sam w sobie, ale też to, co było tymi nożami robione, w jaki sposób one były wykorzystywane, gdzie i tak dalej, i tak dalej. Mega opcja. Polecam, bo ja tutaj zrobiłem Wam tylko zarys, ale naprawdę można się zagrzebać na całe dziesiątki godzin. Ja się zresztą też ze 3 razy zagrzebałem naprawdę na bardzo długo. Z samym Jimem Blackiem jeszcze mi się przypomina jedna historia, którą... To też oczywiście troszkę legenda, troszkę może nawet mitologia, można by powiedzieć. W pewnym momencie Jim Black w swojej pracowni, czy w swojej kuźni, w swoim warsztacie w taki sposób zaczął doskonalić swoją robotę, że nawet chodziły legendy, które teraz są troszkę podważane przez jakichś tam naukowców czy historyków, ale chodziły legendy, że na nowo jakby, nie wiem, czy stosując technologię wsteczną, czy po prostu metodą prób i błędów, chodziły słuchy, że odkrył na nowo tajemnicę stali damasceńskiej, czy kucia stali damasceńskiej. Nie wiadomo, jak to się skończyło, bo później zresztą z kimś się pokłócił, dostał pałą w łeb, prawie stracił wzrok i musiał przestać robić noże, ale już był dziadkiem i chciał przekazać tą wiedzę synowi swojego przyjaciela, ale niestety okazało się, że jak robił to jakby automatycznie, nie? W ogóle się nad tym nie zastanawiał, po prostu jego noże były cenione wszędzie, gdzie tylko były znane i tak dalej, i tak dalej. A w pewnym momencie, jak chciał przekazać tę swoją wiedzę następnemu, jakby powiedzmy pokoleniu kowali czy nożorobów, okazało się, że po prostu nie jest w stanie odtworzyć nic, nic nie pamięta. Nawet, chyba nawet sam Jim Black mówił, że duchy, nie? Nie pozwoliły mu na to, żeby po prostu jakby zdradził tę tajemnicę i zabrał ją do grobu. Nie wiem, czy to prawda, nie było mnie przy tym, ale brzmi fajnie. Jedna rzecz mi się przypomniała jeszcze, zanim przejdziemy do egzemplarza od Stevie'ego, pójdziemy sobie na dół nad, nie Mississippi, nad Zieloną Strugę. Też nadziałem się kilka razy na pomyłki, bo oprócz noża Bowie z Arkansas, gdzie Arkansas jest uznawana za właśnie taką, wiecie, ojczyznę noża Bowie, też funkcjonuje nazwa Arkansas Toothpick, czyli wykałaczka z Arkansas, i czasami widziałem gdzieś tam w artykułach, że piszą, że właśnie nóż Bowie, czyli Arkansas Toothpick, a tak naprawdę Arkansas Toothpick to nie był nóż Bowie, tylko to był taki bardziej sztylet. Więc jeżeli się nadziejecie gdzieś, że nóż Bowie jest zamiennie nazywany Arkansas Toothpick, to jest błąd, bo Arkansas Toothpick to było co innego, to był taki dagger, nie? Taki właśnie dźgacz. Chodźmy na mech. Na dole przy rzece leżą piękne, zwalone, omszałe pnie i tam będzie, myślę, wyglądał bardzo korzystnie ten nóż. Zresztą on jest śliczny, więc w każdych okolicznościach przyrody będzie wyglądał korzystnie. I sobie pogadamy o tym konkretnym egzemplarzu, o tej blasze, o użytkowości i jeszcze coś Wam powiem odnośnie tego, co pierwszym się rzuciło w oczy i w ogóle byłem mocno zdziwiony, jak go wyjąłem z opakowania. Kurczę, teraz który pieniek wybrać? Tamten jest wyższy chyba. To nie będzie mchu, ale przynajmniej będzie suszej. Wykorzystuję sobie sytuację, jak chcę nagrać recki, to sobie chodzę tutaj po mojej ukochanej okolicy i szukam nowych miejscówek. I jest dobrze. Jak zwykle poprosiłem Stevie'ego, żeby mi wypełnił ankietę, żeby też Wam móc o nim troszeczkę opowiedzieć jako o twórcy. Nazwa noża. Jeśli z nazwą noża wiąże się jakaś historia, proszę opisz ją w kilku zdaniach, opowiedz dlaczego akurat tak ludzie chcą wiedzieć. Basher. Jest to mój początek drogi do wypracowania klasycznie wyglądającego, przystępnego dla ludu noża typu Bowie. Wymiary. Musisz pomierzyć, bo zapomniałem, a w czasie kiedy wypełniałem ankietę, nóż jedzie do Ciebie. Ponieważ ja też nie mam ze sobą linijki, ale wymiary narzędzia pojawią Wam się tutaj. Długość całkowita, długość ostrego, waga, grubość przy grzbiecie, no bo on jest na pełnym płaskim, więc grubość się zmienia in minus w zależności od tego, jak blisko krawędzi tnącej się znajdujemy. Stal A8 mod, twardość. Obstawiam bliskie okolice 60 HRC, sposób mierzenia twardości. Pilnik, twardościomierz, jak wyżej obstawiam. Mam do dyspozycji tylko pilnik i 12 lat doświadczenia w pracy ze stalą. Wykończenie główne. Piaskowanie i stonewash, którego nie widać. Piaskowanie to jest chyba jedyny minus, który mi troszkę przeszkadza w tym nożu, ale to dlatego, że piaskowanie powoduje, że ta blacha ma taką fakturę, jest bardzo taka tępa w dotyku i ciężko się go po prostu czyści. Nie wystarczy go przeczyść, tak jak satynowane ostrze, czy jakieś inne gładkie, bo ono jest takie wyczuwalnie przyczepne. To hartował, hartuje sam od 6 lat. Rękojeści. Na rękojeści jest mikarta i linery z G10, to też Wam zaraz pokażę. Garda jest miedziana i pin, który jest na środku,
jest śliczne. Ja na początku myślałem, kurczę, sobie mówię, o, taki wystający, czy nie będzie gniótł, a naprawdę żeśmy z Bondem go przetyrali porządnie i w rękawicach i bez, ale nie, luzik, zupełnie go nie czuć, bo jest malutki, taki półokrągły, a w ogóle też robi robotę. To jest taki niuansik, który mi się podoba. Wykończenie rękojeści polerka. Pochwa jest skórzana, barwiona, olejowana, zaraz też będziemy o niej rozmawiać i jest to też jedna z... Stevie to też jest jedna z osób, która mocno się przykłada do pochew i zaraz to zobaczycie na własne oczy. Żaden człowiek, który robi zawodowo, powiedzmy, czy zarobkowo tylko pochwy i wyroby ze skóry, nie powstydziłby się i podpisać pod tą pochwą, to mówię to z pełną odpowiedzialnością. Całkowita cena narzędzia oraz przybliżony okres oczekiwania na nie od momentu złożenia zamówienia. Ten nóż z tą pochwą w tej konfiguracji kosztuje 1500 zł. Czas realizacji średnio od miesiąca do 3. Jak mówiłem, to jest drogie narzędzie, to jest narzędzie nie dla wszystkich, to nie jest narzędzie przede wszystkim dla ludzi, którzy po prostu szukają noża, to jest narzędzie dla kolekcjonerów, dla świrów, żebyśmy mieli jasność. Zanim też ktoś skomentuje, że chyba go posra, czy coś, to pamiętajcie, że to jest czyjaś praca, nie? Robocze godziny poświęcone na wytworzenie, ale też robocze godziny i dziesiątki, setki, tysiące godzin nauki, trochę spartolonej blachy i wszystkiego innego. Nikt nikogo nie zmusza, żeby wydawać takie pieniądze na taki nóż, tylko to jest w ramach, wiecie, naszej szajby. Ale wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to jak ktoś potrzebuje noża do obierania ogórków, to nie jest nóż dla niego. Jak się u Ciebie zamawia? Kontakt przez media społecznościowe, opisujesz czego szukasz, najlepiej na podstawie prac, które są widoczne w galeriach na Facebooku czy Instagramie. Wykonuję projekt i razem go dopracowujemy w razie potrzeby. Nie wykonuję cudzych projektów, to napisał drukowanymi literami. To też wcale nie jest takie oczywiste. Trzeba to mocno uszanować, nie? Że nie podejmuje się przerysowywania noży, które już ktoś wymyślił, narysował i zrobił. Uważam się nieco za artystę, w nawiasie, a to dobre. Ujściem dla mojej kreatywności są noże i nie lubię, jak ktoś mi narzuca swoją wizję. Albo myślimy podobnie i mamy podobną wizję noża, albo uściskamy sobie dłoń i każdy idzie w swoją stronę. Ci artyści. Stevie ma na imię Łukasz, nazwa działalności Stevie Handmade Nice, to już Wam powiedziałem, adresy, pod którymi mogą Cię znaleźć poszukujący. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu, żebyście mogli trafić do Stevie'ego. Te jego social media to chyba tak, szczególnie jeżeli chodzi o naszą polską społeczność, to nie są chyba specjalnie znane, więc jeżeli macie ochotę, to fajnie byłoby, jakbyście mu tam zostawili jakiegoś tam łapkę w górę, czy followa, czy coś. I YouTube. Wkrótce zacznie się tam dziać nieco więcej, więc też Wam podlinkuję. Widzę, że nawet na Insta, bo ja Stevie'ego kojarzę głównie z Instagramem, ale widzę, że wrzuca też właśnie jakieś tam rolki, czy coś, łącznie z tym, że pracuje tymi narzędziami, je tam testuje sobie we własnym zakresie, co też wcale nie jest takie oczywiste, jeżeli chodzi o ludzi, którzy robią noże. Od jak dawna produkujesz noże? 12 lat. Pokrótce, od czego się zaczęło? Dostałem w prezencie nóż. Bardzo mnie ucieszył, ale po przeczytaniu o nim w internecie okazało się, że to badziew. Te prezenty, co? Od niewnożowionych ludzi dla ludzi wnożowionych. Chciałem go poprawić, lecz po przewertowaniu internetu okazało się, że lepiej zrobić nóż od podstaw. Wylądowałem na knives.pl, po czym urzekły mnie prace Kruga i Dawbora i ogólnie rozwaliło mi mózg, że można robić takie rzeczy własnymi rękami. Zapragnąłem spróbować i oto jestem. Troll tak mówi, nie? Ludzie, którzy byli związani z jakimiś różnymi branżami, często mówią, że odczuwali parcie, ja to rozumiem doskonale, odczuwali parcie do tego, żeby robić coś własnymi rękami i żeby po zakończonym dniu roboty było to namacalne. Nie? Troll mówi, że bo go wkurzało, że po całym dniu czy tygodniu roboty zostawał mu plik na kompie. To jest taki nietypowy i specyficzny rodzaj satysfakcji, jak na koniec dnia można sobie zobaczyć, że... No ja tak mówię też po sobie. Rano na jakieś tam, wiecie, różowe kawałki skóry surowej, a na koniec masz portfel czy pochwę czy coś. Jest to fajna forma satysfakcji. Jak pewnie każdy inny zawód, który się lubi robić i się robi, nie? To nie mówię, że rzemieślnik to jest ktoś wyjątkowy, czy lepszy, czy coś. Czy produkcja noży to Twoje główne zajęcie, czy praca dodatkowa? Praca dodatkowa. Kiedyś chciałbym przejść na full time. Jeśli chcesz, możesz podać swój wiek, 34 lata. Z jakiego regionu Polski jesteś? Okolice Olecka, warmińsko-mazurskie. Czy jeździsz na zloty lub gdzie można Cię spotkać? Nie jeżdżę, ale planuję zacząć. To jest jeden z tych prostszych modeli, tak naprawdę. Jak popatrzycie w galerię Stevie'ego, to niektóre to są po prostu majstersztyki, to też. Ale jest to model taki, powiedzmy sobie, mniej skomplikowany, a niektóre to robi takie... No nie powstydziłoby się American Bladesmith Society. To też gadałem z Trolskim. Jeżeli nie widzieliście filmu, jak byłem u Trolskiego w kuźni, to gadaliśmy też o właśnie American Bladesmith Society. Oni tam mają naprawdę bzika, bo jeżeli się chce człowiek w ogóle dostać ten pierwszy jakby level członka, bo najpierw się jest jakby takim adeptem, który aspiruje do bycia członkiem przez kilka lat, a na to, żeby dostać, to się nazywa chyba kowal obwoźny. Żeby dostać ten tytuł, robi się jakby testowe 5 modeli. Wszystkie to bowiki zazwyczaj. I chyba szósty się robi
albo cztery się robi do oglądania i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie jeden z tej partii, którą się przygotowuje na egzamin, idzie na zniszczenie, na wyginanie. Wyginają go pod kątem chyba 90 stopni, może tak zostać, może wrócić. No rzadko które wracają pewnie, ale nie może pęknąć, nie? Więc to mają, w Stanach mają mocne obicie na noże Bowie. Zresztą tak naprawdę to po pierwsze to historia super atrakcyjna, przygodowa, ale z drugiej strony też nie oszukujmy się, to jest pewnie przynajmniej u nich dosyć spory też biznes, nie? Bo czy tam pewnie Arkansas z tego żyje, bo pamiątki, bo muzea. Można to wykorzystać, nie mówię, że wykorzystać jakoś tam, wiecie, że o, komercha, żeby mieć na życie po prostu. Ulubiony model własnego noża i dlaczego? Wszystkie są moje ulubione, w końcu to moje dzieci. Nie? Normalnie. Twój święty graal wszystkich noży. Marzenie, które sam chciałbyś używać, masz i używasz. Już mam Bowie, które znajdziesz w galerii pod nazwą Faja. Fajach się pisze przez Y. Najlepsze wspomnienie związane z nożoróbstwem. Serdeczni ludzie z całego świata, których poznałem dzięki robieniu noży. Najgorsze wspomnienie? Brak. To teraz wam pokażę Bowie'ka. Na cholerę mi Bowie, nie? No, lubię sobie tak posiedzieć nad rzeczką, posłuchać ptaków i pogadać o nożach. Niestety nie odpowiadacie. Pochwa, mówiłem wam, nie? No jest trochę poharatana, bo ją częściej nosiłem w plecaku. Ale można ją nosić przy pasku, bo jest długa bardzo szlówka. Ale zobaczcie. Ramka podwójna. Ja nie przepadam za knopikami, bo po czasie ta dziurka na knopik się wyrabia. Ale tutaj ten pasek do zapinania też jest z grubej skóry, więc ona się wyrobi później. Ale ja generalnie preferuję zatrzaski. Ale to już takie moje widzimisię. Cieniowana aerografem. No. Kurde, naprawdę, nie ma się do czego przypierdzielić, nie? Dobra, wiem, do jednej rzeczy można się przypierdzielić, że są rogi, nie? Ja bym zaokrąglił. No i też taka klasyczna do Bowie'ków, no bo Bowie'ki przez to, że najczęściej mają tą gardę, no nie mogą mieć takich slipinów, takich wsuwanych pochew głębokich, no bo garda przeszkadza. Jeżeli chodzi o produkcyjniaki, to mi się tak chyba najbardziej Bowie'ki to kojarzą z Cold Steelami, nie? Cold Steel ma parę takich, łącznie z tymi takimi przegięciowymi, wiecie, mieczami, nie? Półmetrowymi. Pochwa, petarda, naprawdę. Kawał noża. Chociaż pewnie w kategoriach Bowie'ka to można by było powiedzieć, że nawet jest taki średniej wielkości, no bo Bowie'ki to były nawet takie 30-centymetrowe. Ten ma, nie wiem, pewnie z 15 może długości. Mikarta z przekładkami z G10, to też się rzuca w oczy w ogóle, bo nic, nie? Zazwyczaj gdzieś tam można poczuć pod paznokciem. Widać, nie widać, ale pod paznokciem czuć, że jest łączenie materiałów. Nie czuć za cholerę, nie? Myśmy naprawdę oglądali, kurczę, go z każdej strony. Chcieliśmy to czymś przypierdzielić. Nie ma do czego, nie? No. Garda jest miedziana. Taka jakby też trawiona i troszkę opukana. Sposowanie to w ogóle nie mam pytań. Nie ma żadnych połączeń, nie? W ogóle to wygląda jakby to było z jednego kawałka zrobione. W żaden sposób nie jest fikuśna rękojeść, jest wygodna. To widzicie. No, taki klasyczny kształt, nie? Jest fałszywka długa, oczywiście nie naostrzona. On przy grzbiecie to ma, nie wiem, no myślę, że tak z 6,5 może mieć. A bardzo mnie zdziwiło to, jak go wyjąłem z opakowania, że jest kawał dziada, ale jest lekki. Nie? Jest taki do operowania jak najbardziej. Szlif, kurczę, to wszystko jest, no naprawdę wie co robi gość, nie? To nie jest CNC, a tu naprawdę nie ma się gdzie przypierdzieć, wszystko równiuteńkie. Ta blacha też jest fajna, bo to jest A8 mod. A8 mod to jest stal narzędziowa. Mówi się o niej, że jest semi-stainless, czyli jest częściowo nierdzewna, czy trudniej rdzewna. Jak się patrzy na skład
gdzieś tam czytałem, że porównują ją, jest bardzo, bardzo, bardzo podobna do Infi. Infi to jest blacha, z której słynie Busse Knives. Oni się szczycą tym, że robią z tej Infi. Mają też bardzo dobrą obróbkę cieplną. Nazywana jest Cheaper Steel. Ją się wykorzystuje też na przykład do noży, do jakiegoś tam mielenia na złomowiskach na przykład rzeczy, albo do mielenia takich przemysłowych, wiecie, na wysypiskach odpadów. Gdzieś też czytałem, że właśnie jedyna chyba różnica między nią a Infi, tak w składzie chemicznym, to jest... Infi chyba ma jeszcze coś tam z azotem. Agresja cięcia, petarda. Do czego by ją można było porównać? Bo ta blacha na pewno jest troszeczkę mniej popularna w środowisku, bo wiadomo, nie? Dużo ludzi robi z D2, dużo robi z 80 CRV2, czyli tak naprawdę NCV1, że z NZ4. Zresztą też widziałem, że ona jest porównywalna właśnie do NZ4. Porównywana do NZ4. A8 MOT jest wykorzystywana do dużych noży. Ma bardzo dobrą odporność na ścieranie, bardzo dobrą trwałość, no i jest mocno udarna. Nią można robić rzeczy, których nie powinno się robić nożem, nie? I głównie jest przeznaczona właśnie do dużych noży, do takich rembajłów, do noży outdoorowych, do noży bushcraftowych też czasami. W każdym razie jest mniej popularna, a jest świetna, jeżeli chodzi o wytrzymałość, otrzymanie ostrości, petarda. Nie jestem zwolennikiem tego, żeby mówić o nożach w kontekście broni i do walki i tak dalej, no ale w tym przypadku nie da się tego uniknąć, bo to było jego podstawowe, główne założenie, kiedy powstawał. I całe środowiska uczą się, ćwiczą sztuki walki nożem Bowie i tak dalej. W ogóle też widziałem jakieś screeny z książki. Są jakieś takie triki, wiecie, że na przykład kapeluszem w papę i dopiero później pchnięcie. Szlif pełny płaski, bo on jest szeroki, nie? To wymiary widzieliście wcześniej. A szlif pełny płaski, więc on też dobrze tnie, mimo że jak się spojrzy na ten grzbiet, to ja pierdzielę, szyna kolejowa, nie? Naostrzona. Trzyma się wygodnie, rękojeść jest gładka. To jest ten pin, o którym wam mówiłem. On jest maleństwo, to jest tam pewnie z 2 mm ma średnicy. Dosyć mocno wystaje. Ale faktycznie jak się go trzyma, jest zaokrąglony i nie czuć go w ogóle, nie? Bez ręki. Czasem jak się złapie tak, to ja go czuję o tu, pod tym podśrodkowym palcem, nie? Ale to nie przeszkadza w niczym, naprawdę. I przy długim użytkowaniu też nie przeszkadza. Myślę też, zupełnie szczerze, że to nie jest nóż do takiego używania codziennego, czy używania właśnie w lesie, czy coś. Można, nie ma żadnych minusów użytkowych, ale to jednak jest wciąż fighter. Ja też nie jestem zwolennikiem tego, żeby nóż miał gardę, bo ta garda też jest po to, między innymi, żeby zabezpieczyć dłoń, żeby się nie zsunęła przy pchnięciach, żeby zasłonić trochę przed ciosami przeciwnika łapę. Niektóre bójki mają w kształcie litery S taką większą gardę. Niektóre mają, to się chyba też nazywa hiszpańskie nacięcie. Niektórzy mówią, że było właśnie, żeby zablokować nóż przeciwnikowi i na przykład go wytrącić. Niektórzy mówią, że przy oprawianiu zwierzyny do ścięgien to było. Czasem nóż ma jakąś taką właściwość, która jest poręczna do wykorzystywania, mimo że na przykład projektant przewidział ją do zupełnie czegoś innego. Piękna rzecz, no naprawdę. Często mówiłem, nie, na cholerę mi Bowie, bo Bowie to nie jest może najlepszy dla mnie nóż do właśnie tego, co robię. Ale jeżeli chodzi o właśnie całą tą otoczkę, całą tą historię, legendy. A jeżeli jeszcze do tego jest to Bowie wykonany w tej klasie, nie ma dziurki na temblach, nie można sobie parakordu przyrzeć. No nie mam się do czego przypierdzielić, nie? To jest naprawdę przepiękne narzędzie. Widać ogrom roboty, widać doświadczenie. Widać, że Stevie to robi raz, że z sercem, ale dwa, że jest zegarmistrzem. Żeby tu nigdzie nie było ani szpareczki, to naprawdę wymaga, kurczę, precyzyjności i takiego, wiecie, aptekarstwa, nie? Bo to jest kwestia podpiłowania, dopasowania, podpiłowania 0,0 nic milimetra, znowu spasowania i to naprawdę jestem przekonany, że trwa to zdecydowanie więcej niż zrobienie full tanga z okładkami, z czegokolwiek. To musi trwać odpowiednio więcej. Nie chodzi o to, że ja na przykład, nie wiem, usprawiedliwiam jego wysoką cenę czy coś, to nie o to chodzi. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że doceniam kunszt i ilość włożonej roboty, bo to po prostu widać. Czasami widać po nożu, że jest zrobiony... Nie chciałbym powiedzieć niechlujnie, ale no jest zrobiony na szybko. Ale są noże jak na przykład ten. To nie jest produkcja mało seryjna, nie? Każdy nóż powstaje w jednej sztuce. Absolutnie nie chcę dzielić rzemieślników na lepszych, gorszych czy coś, ale są ludzie, którzy robią właśnie produkcję mało seryjną. Te noże oczywiście są zdecydowanie wtedy tańsze. Ale zdarzają się mniejsze, większe niedoróbki. Czy tam gdzieś właśnie widać pośpiech, albo widać, że właśnie trzeba było skończyć, żeby, nie wiem, wrzucić do sklepu czy coś. No i są noże wylizane, nie? Gdzie gość, który to robił, ma w nosie, że poświęci 8 godzin więcej, bo po prostu jakieś szpareczki musi się pozbyć. To jest tego typu. Doceniam, mega doceniam, kurczę. I to widać, nie? Widać. Znaczy każdy, kto ogląda ten film pewnie, jest w stanie oglądać nóż w taki sposób,
że normalny człowiek powiedziałby, że masz iść się leczyć. Zwracasz uwagę na rzeczy, które normalny człowiek powiedziałby, że masz iść się leczyć. No ale zwracamy na to uwagę, no bo to jest element naszej korby. Myślę, że też często ludzie robią błąd. Oglądają w ten sam sposób nóż zrobiony fabrycznie gdzieś tam, nie wiem, na Tajwanie i w ten sam sposób oglądają noże ręcznie robione. Tutaj można się przypieprzać do wszystkiego, nie? Bo to jest drogie, to jest handmade i tak dalej. Tylko, że kurde, no nie ma do czego. No ja wiem, nie? Dorosły chłop, stary, siwa broda i tak dalej, i tak dalej. Ale jak się bierze tego typu rzecz do łapy, to każdy jest trochę jak Dream Dandy. No, nikt mi nie powie, nie? Wewnętrzny 14-latek, kurde, siedzi, nie? I ma się nieźle i on czyha w środku, nie? Właśnie na takie, wiecie, zapalniki, no. Tak naprawdę mi się wydaje, że tak właśnie jest, no. To jest nóż, to nie jest nóż, to jest nóż! Dobra, no zachowujmy się jak dorośli mężczyźni, nie? No bo nie przystoi się jarać jak jakiś szczeniak, nie? No spoko jest ten nóż, no. Może być, całkiem okej, no. Drogi, ale chociaż fajny. Mi się podoba. Zainteresuj się nożami i będziesz na nie wydawał pieniądze, które mógłbyś przeznaczyć na alkohol. Szanowni Państwo, Stevie Handmade Knives. Dziękuję proszę Państwa za uwagę. Może nie każdy będzie miał możliwość się pobawić bójkiem, ale na pewno każdy z Was ma możliwość odpalenia internetu, poszukania sobie informacji i poczytania historii o Jimmy Bowiem. Myślę, że tylko skandynawskie leukopukko i japońskie katany mogą się równać, jeżeli chodzi o obecność w popkulturze z Bowiem. Rzadko która dziedzina z naszej branży może się poszczycić takim zaangażowaniem sił i środków, jeżeli chodzi o kultywowanie tej tradycji czy pielęgnację historii. Muszę sobie zrobić jeszcze jakąś fajną fotkę do... Kurde, jaką się fajnie wbija, no. No siedział i będę, kurczę, ciupał ten pieniek jak debil. Fajnie. No, aż tak lekki to nie jest. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Następny film na pewno będzie z lasu. Lecimy do lasu z gościem płci żeńskiej i będziemy nagrywać jej przygody początkującej bushcrafterki. Bushcrafterki to nie, bo to szczupła dziewczyna jest. Może Bondo coś wymyśli, nie? Żeby wróciła mniej szczupła z tego wypadu, czy coś. Zobaczymy. W każdym razie, do zobaczenia.